ten szczyt będzie atakowany. Tam, gdzie jest ten maleńki, taki piękny krzyż. Pojemy. Familia idzie. Góralska. Różnice. Juhu. Zaginęło. No, 8:01, eskapada rozpoczęta, także wspinamy się, idziemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj nie biegniemy, dzisiaj idziemy, mieliśmy biec. No kochani, pierwsze kroki przed nami. 11 czerwiec 2021 i robimy wspinaczkę. Wspinaczkę na Giewont, a potem być może na Kasprowy. Ja już gotowy, przebrany i lecimy do góry. Przepiękny szlak niebieski. Fajnie, bo jest 10:50, a na szlaku nikogo nie ma tutaj. Także elegancko. Tam szwagier ciśnie z Marceliną. Chociaż tutaj gdzieś doszli, nie? Tu jest 1863. Nie, bo tu masz ten, bo tam się rozchodzą. O, dzisiaj nie wbiegamy, dzisiaj spacerujemy. Ale w niedzielę będziemy wbiegać. Zawody na morskie oko. Lajtowe. Prawdopodobnie 10 kilocków. A druga sprawa to jutro oczywiście trening. Gdzieś trening będzie robiony w górach. Chodził, nie? Tak teraz. Idziemy skądziem. Idziemy. Pomalutku się wdrapujemy. Piszka, i są jakieś bunkry? Tam, gdzie jest ten budynek, to jest Kasprowy Wierch. Idziemy. Siemano, to my. Wędrowicz. Zbliżamy mordowy. Zbliżamy się do mordowy.
Wędrując szlakiem Bawarii, rozpaliwszy grilla, Piotrek wyciągnął kija. Olgrzmi! Burza idzie! Uciekajcie! O kur... Proszę Państwa, za chwilę poznamy reakcję oto tych ludzi, którzy idą nad szlakiem Bawarii. Reakcja. Ale wiesz co, Irina, patrzcie, ja ci powiem, Konrad zawsze ziomy, ma po gołąbkę. Reakcja na... A dzika gołąbka, wiesz, że mam zamrożone jeszcze dziczka gołąbki. Reakcja na bąka. Nie wiem, czy tyle możesz trzymać. Zobaczmy. Piechurów górskich. Dobra, Irina, wyciągaj i idziemy. Tam musimy wejść. Ja do tutaj potem. Ktoś chce mówić mi szybko. A co wyciągasz? Czekoladę. Nie chcę. A daj kawałek. Nie chcę. Tam idziemy. Tam. Blisko. Klocek chyba. Wspinamy się pomału. Żącia z tyłu. Piękna pogoda, powiem wam. Po prostu beautiful. I wspinamy się dalej. Wspinaczka najlepsza. Po prostu widoki przednie. Przednie widoki. Przednie widoki. Nic dodać, nic ująć. Szlak jest po prostu piękny. Jak na 11 czerwca. Pogoda dopisała, także jest elegancko. Szwagier się zakrada. Idziemy tam z samego dołu. I pełen szacun dla wszystkich biegaczy, którzy robią ultra, biegając po takich szlakach albo trenując. No to jest wyczyn, także pokłony, chłopaki. Ja dopiero zaczynam tą przygodę z górskimi biegami, ale dla tych, co biegają zawodowo, to jeden wielki szacunek. Pokłony. Żona idzie z przodu, speeda włączyła, także zakrada się elegancko. Hardkorowo, bo to jest hardkor. Wyzwanie nie dla każdego. Wchodzenie na Giewont. Taka prawda. Hardkorowe wejście tego lata. Majla hi, majla ho, majla ha ha. Lepiej by pasowało, idę boso. Nie? W samych sandałkach. Na Giewont. My już blisko krzyża. Także jest pięknie. Kasprowy wierch. Odpuszczamy dziś. Także Kasprowy odpuszczamy. Idziemy sobie ten na Giewoncik. Na Giewonciku. Na Giewonciku oczywiście. Pauzeczka. Bo to musi być.
60. Dobry. I dam ze swojego. No na Kasprowy byśmy musieli tamtędy wchodzić. Tam ludzie idą, widzę. Jest kawałek drogi tą granią. No ale to dzisiaj by czasu brakło. Nie. Dzisiaj sobie odpuścimy. No niestety. Trzeba troszeczkę odpuścić, bo to czasowo też by zeszło sporo. Także lepiej sobie dzisiaj damy spokój. A idziemy dokładnie z Kuźnic w tej chwili 2 godziny. Niecałe, mamy godzinę 55 minut z przystankami, zrobieniem fot i takich innych dupereli. Także przyzwoity czas. Dziewczyny nasze maszerują. Irminka jest koło tatusia. Idzie do swojego męża, szybkim krokiem widzę. Chce mi dać buzi chyba, nie? Ale pięknie Giewon widać. Puszczę do góry 3 razy. Tak zrobię, pip, pip. Góra! Uważaj mycha, bo jest ślisko, wiesz? Pomału idź! Początek szlaku jednokierunkowego. Juhu! To czekajcie, my zejdziemy za pół godziny. Irminka ciśnie. Jesteśmy blisko krzyża. Spójrz. Krzyż za nami. Jest. Ja na się nie oglądam za siebie. Plan będzie zrealizowany prawdopodobnie dziś, jak dojdziemy do celu. Już się zaczyna chyba, czy nie? Lęk wysokości to nie wchodzi. Bo tak będzie szło przez kawałek drogi, nie? Także widziałeś, tam też dziewczyna się wdrapywała z tym chłopakiem. Hardcore jest. Hardkorowe wejście. Tata wchodzi na Giewont. Irminka czeka na dole. Ja się wdrapuję. Ja Giewontu nie odpuszczę. Jest hardcore, ale no, trzeba zdobyć szczyt. Piotr Piciuruner w Zakopanym wchodzi na szczyt. Drapujemy się. Już jesteśmy dosyć blisko. Coś pięknego.
No, Wianusia, tatuś dotarł do Giewontu dla ciebie. Także pozdrawiam cię, córeczko. Buziaczki. Wyjść na krzyż, znaczy na Giewont, zapalić papierosa i szybko uciekać, jak się wróci. Ludzie nie rozumieją po prostu tych. Przyjdzie, zapali, petar, rzuci. Jeśli zrobisz mi też, nie? No nic, zabieram się do zejścia. Kondzio! Konrad! Schodzę! Schodzimy. Schodzimy drugim zejściem. O, widzę, że tutaj chyba coś mi kamera szwankuje. Złażę na dół z Giewontu. Schodzimy na dół. Zabierać do zejścia na Zakopane, nie? Także wszystko, tak jak mówię, jest możliwe. Jest hardkorowo, ale zarypiście. Dzisiaj, kochani, idę właśnie odebrać ten numer startowy, tak jak wcześniej wspominałem. Także odbieramy. Później zrobimy jakieś wideo bądź zdjęcie. Jeszcze ostatnie rzuty okiem na Giewont. Proszę. Schodzę z drugiej strony. I myślę, że będziemy gdzieś tam złazić. W tą dolinę Strążysko. Prawdopodobnie. Pogoda przednia, po prostu udało się. Wistawio, nie? Jak to mówią, Wistawio. Schodzimy. Schodzimy sobie na dół. Ja schodzę sobie przodem. Także uważam. Tym przejmować, że tak schodzę w ten sposób. Teraz sobie wezmę, wrócę kamerę i zejdę sobie tą stroną, żeby te widoczki nagrać jeszcze, które są z tyłu, a są wspaniałe. Widoki są wspaniałe. Polska biało-czerwoni, Piotr Piciuruner. Piotr Piciuruner na Giewoncie. Nie pierwszy i ostatni raz tutaj będę. A wiecie co? Nagram sobie całe zejście. Nie jest to tak strasznie. Można się trzymać łańcuchów. Jak ktoś nie ma lęku wysokości, to niekoniecznie nie musi się trzymać i da radę zejść. Tam przy szczycie tylko jest delikatny hardkor. Tak ogólnie nie jest źle. Na szczycie Giewontu wolontariusze. Starsza pani z mężem, która zbiera.
zbiera śmieć i zbierała właśnie kiepy, papierosy. Turyści palą, rzucają to wszystko. Kurde, no nieładnie, nieładnie, tak się nie robi. Pamiętajcie o tym. Jak jesteście w górach, gór się nie zaśmieca, zbiera się po sobie wszystko i wynosi do śmietnika. I taka prawda. A były dwie osoby, które zapaliły fajki, rzuciły kiepy i zeszły na to. No. Także kiedyś zobaczycie ten film, także nie pozdrawiam was. Liznąć, nie? Wiecie jak to jest. Zrobić sobie krzywdę można moment. Nie wiem jak to się nagra, czy będzie słychać dźwięk, czy nie. Nie mam pojęcia. Ale dobra. Trudno się mówi. Już jesteśmy. Czasu to czuć w kolankach ból. No. Tym bardziej jak się całe ciało stawia na jedną nogę. Irminka z Konradem i z Marceliną na dole. Siedzą, słyszę ich. Schodzimy. Schodzę w dół. Nie ma lipy. Nie ma lipy.
idziemy, schodzimy wszyscy teraz w dół, jak te chochoły. Ja jeszcze sobie taką kurtkę. Także leziemy, leziemy na dół. Jest pięknie. To fajna jest. A nie mam połączenia z internetem. No to co? Tak. To schodzimy z Giewontu wszyscy. Także złazimy w dolinę Strążyską. Teraz czerwonym złazimy. Irmika, może ty coś nagrasz, co? Tym patolem. No to tam dalej jak zejdziemy. Nie? Ty, bo my tam w dół. Ja się tam wam weź, a tu wcale nie lepiej. Ale tu nie ma takich tych, Irminka. Przepaść. Także tutaj idziesz, tak można powiedzieć, na kucaka bardziej, nie? Na dupce idź, na dupce. Tak jest. Schodzisz, bo ty jesteś hardkorowa dziewczyna. Jak hardkorowy koksu. Jest hardkor. Szwagier idzie. Marcelina się zakrada. Pomału Marcelina schodzisz. No, ale to ten kawałek będzie tylko taki. Do Zakopca na kolana. Się nie chce chodzić do kościoła, to tak jest. Teraz kurwa na kolana. Wszyscy. Do Zakopca na kolanach idziemy. Zdobywszy Giewont, wędrujemy. Co czeka nas za tą górką? Tego nikt nie wie tak naprawdę. Jest to mało istotne, ponieważ gdyż na dole już czeka na nas chłodzący się trunek z lodówki. O kurwa, ja pierdola. Chyba nas pogrzało, powiedział Platon. Arystoteles, Platon. Idziemy, kurwa, idziemy. Proszę państwa. I teraz Platon ma kleksa. Jest. I będzie pranie w rzece. Mamy znowu jak kuski, nie? Tutaj ten. Dobra, szwagier dał mi GoPro. O ja pierdola. Ja cię chyca. A tam gdzieś ludzie są na tych kurwa szczytach. Nie widać ich praktycznie. Zejście do Zakopca. We'll be right back.
wiesz, jeśli chodzi o krajobraz, to jest piękny. Krajobrazowo, nie? Ale schodzić tak, ale wchodzić. No, uważajcie tu na kamienie. My nie musimy wchodzić, dlatego schodzimy sobie. Jemy i nie wyrzucamy. O tym pamiętamy, nie? Dopiero, teraz jest trochę za późno. Ja wam współczuję, dlatego tam mówię. Jak będą na szczycie i tam jest odkryte wszystko, tam jest gorąco. Masakra. No mówię, no to się za późno tu wychodzi. Tu jest fajnie chłodno, bo jesteśmy już w lesie i... Myśmy zrobili świetny czas. W tej chwili mamy tam jest... 8800 zrobione. Ja nie wiem, czy tam wszyscy na giełdę wchodzą. Tam się pytałam jednych, to mówią, że nie. 8800 zrobione, także elegancko. O, żeśmy wystartowali, można powiedzieć, po 7 żeśmy weszli chyba na szlak. Nie, o 8. O 8 prawie. 01 patrzyłam na zegarek, dokładnie było. No to kurczę, teraz jest nie wiem która godzina, koło pierwszej może, wpół do pierwszej. 4,5 godziny. Zobaczymy jeszcze, kawałek zostało drogi. Docelowo. Ile dziś jeszcze jest? Wyśmiecha? Nie wiem. Także Irminka, doszliśmy do celu prawie, do doliny. Nie, jeszcze nie zjadłem. Uwaga. I tam właśnie na tym szczycie dzisiaj byliśmy i żeśmy z niego zeszli. Dotarliśmy. Jeszcze kawałek i jesteśmy na miejscu. Odpoczywamy sobie, nie? Czekamy. Siedzimy, czekamy na nich i idziemy dalej.
Chcielibyśmy chyba sprawdzić na telefonie. Mniej więcej dojesz, nie? Tutaj już fajnie, ale tam po tych kamieniach kosztuje nogi, także...